Wiedza o tym, czego nie robić akurat na rynku, potrafi być równie użyteczna jak to, gdzie akurat zainwestować swoje pieniądze. Obecne otoczenie gospodarcze jest na tyle specyficzne, że da się znaleźć takie sektory, w których akurat raczej nie warto lokować obecnie swojej gotówki. Często na tym kanale opowiadam, w co myślę, że warto zainwestować na najbliższy okres. No to teraz spójrzmy na rynek z drugiej strony. W co myślę, że absolutnie nie warto zainwestować. Inwestować na najbliższy okres. O tym dokładnie będzie w tym odcinku Merytorycznie o giełdzie. Ja nazywam się Piotr Cymcyk i serdecznie zapraszam. Zanim jednak zaczniemy, chciałem podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka, którym jest XTB. XTB to polski broker o zasięgu globalnym, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. Co więcej, w XTB inwestowanie w prawdziwe akcje oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie odbywa się całkowicie bez prowizji. Zakładając konto w XTB za pomocą linka, którego znajdziecie w opisie tego kanału, nie tylko wspieracie nasz kanał, ale również macie szansę, żeby dostać prawdziwą, darmową akcję o wartości ponad 100 zł. Wystarczy, że założycie konto, wpłacicie dowolną ilość środków, no i wtedy odbierzecie darmową akcję o wartości ponad 100 zł w promocji, więc nie ma na co czekać, stuwa, ponad stuwa leży tak naprawdę i czeka na Was. No ale przejdźmy już do tego, o czym ma być ten odcinek, czyli w co nie warto według mnie zainwestować pieniędzy na ten najbliższy okres. Oczywiście wszystko, co dziś wiemy, może się zdezaktualizować w praktycznie dowolnym momencie. Żaden inwestor nie wie, co wydarzy się jutro. Jeśli wydarzy się jakiś czarny łabędź, no to wszystkie te prognozy, o których mówimy, i tak wezmą w łeb i nie będą nic warte. Ale zakładając jednak, że żaden z tych nowych czarnych łabędzi się nie pojawi, no to możemy z pewną dozą pewności powiedzieć, w jakim otoczeniu gospodarczym obecnie się znajdujemy. Tempo wzrostu inflacji na całym świecie spada, po prostu spada, niezależnie od tego, czy mówimy o Stanach Zjednoczonych, czy Europie, czy o Polsce, spada. Niezależnie, czy mówimy o inflacji konsumenckiej, czy producenckiej, tempo spada. Niezależnie od tego, czy mówimy o wskaźnikach wyprzedzających, czy bieżących, to tempo spada. Inflacja więc spada i spadać będzie. Swoją drogą, to już niedługo okaże się, że inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych będzie niższa niż poziomy stóp procentowych i nie jest to przesada. Świetnie zostało to podsumowane w tej dokładnie tabeli od Bespoke, którą teraz widzisz przed sobą. Ona pokazuje, jak będzie kształtować się ogólny odczyt inflacji rocznej w Stanach Zjednoczonych przy założeniu konkretnych zmian inflacji miesiąc do miesiąca. Ostatni odczyt w ujęciu miesiąc do miesiąca wynosił minus 0,1%. Oczywiście nie utrzyma się on przez cały 2023 rok, ale nawet zakładając skrajnie negatywny scenariusz, gdzie inflacja rośnie miesiąc do miesiąca, każdego miesiąca o 0,4%, no to i tak będzie ta inflacja roczna niższa niż stopy procentowe już w marcu 2023 roku. Scenariusz odczytów deflacyjnych w 2023 roku wcale nie jest dzisiaj taki nierealny. Wystarczyłoby, żeby inflacja na przykład spadała przez kilka miesięcy o 0,1% miesiąc do miesiąca, czyli tak jak ostatnio, i już w czerwcu zobaczylibyśmy deflację w ujęciu rocznym. A ten spadek 0,1% w ujęciu miesiąc do miesiąca jest możliwy, bo w inflacji bardzo duży element odgrywa tak zwany shelter CPI, i o tym, jak on wpływa na całe dane i jak wpływać będzie na całe dane, opisywałem dość dużo w naszym newsletterze DNA Rynku, więc jeśli nie jesteś tam zapisany, to nie ma na co czekać, wejdź na stronę albo kliknij w link, który jest też w opisie tego filmu, zapisz się, żeby być jak najbardziej na bieżąco. No więc inflacja będzie spadać, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba. A jest taki sektor, który statystycznie, jeśli inflacja spada, to radzi sobie najgorzej. I to jest sektor, który paradoksalnie w roku 2020
2022, kiedy inflacja rosła, radził sobie najlepiej i był jedynym sektorem, dzięki któremu indeks S&P 500 tak naprawdę utrzymał się jako tako na powierzchni, bo gdyby nie on, no to S&P nie zanurkowałby o ponad 20%, ale spokojnie o ponad nawet 40%. Co to za sektor? Energetyka. W tej tabeli widać, jak poszczególne sektory z amerykańskiej giełdy statystycznie reagują na zmiany w amerykańskiej inflacji. Tylko jeden wyróżnia się wybitnie pozytywną korelacją. Gdy inflacja rośnie, to teoretycznie rośnie sektor nieruchomości czy finansowy, a spada sektor IT czy ochrony zdrowia. Ale w przypadku tych i wszystkich innych sektorów te powiązania są na tyle niewielkie, że równie dobrze każdego roku może być inaczej, no bo w końcu mówimy tu o średniej tego, jak sobie radzą sektory w danym otoczeniu gospodarczym. Ale sektor energetyczny okazuje się jednak być tym niesamowicie wrażliwym na zmiany inflacji. I jest jednocześnie sektorem, który jako jedyny podtrzymał indeks S&P 500 przed tą wspomnianą przeze mnie totalną katastrofą w roku 2022. Generował on nie tylko dodatnią stopę zwrotu, ale nawet można by powiedzieć absurdalnie dodatnią stopę zwrotu. Faktycznie pomogła mu w tym nie tylko sama inflacja, ale również wojna, no ale nie zmienia to faktu, że z tak wysokiego dziś konia przy spadającej inflacji i spadających od dłuższego czasu cenach surowców i energii naprawdę łatwo będzie w 2023 roku spaść. Rozumiem inwestycyjną potrzebę kupowania przeszłości, bo łatwiej uargumentować sobie taką, a nie inną decyzję, ale w obecnym otoczeniu gospodarczym no naprawdę nie widzę żadnego sensownego wyjaśnienia do tego, żeby ładować się jeszcze bardziej w spółki energetyczne. Są dziś sektory o wiele tańsze i o wiele lepiej wycenione i niedowartościowane niż energetyka. Zresztą nie tylko spowalniająca inflacja jest sprzeczna z inwestowaniem w sektor energy. Spójrzmy na inne ciekawe zestawienie, tym razem jak radzą sobie te same sektory z amerykańskiej giełdy, w zależności od tego, jak radzić ma sobie chińska gospodarka. Tym razem sektor energetyczny jest ekstremalnie ujemnie powiązany z prognozami dla Chin. Gdy Chińczycy mają zwalniać, to amerykański sektor energetyczny ma tendencję do radzenia sobie dobrze. Gdy Chińczycy się rozkręcają, no to segment energy radzi sobie kiepsko. Tymczasem chiński PMI, który służy za miernik wyprzedzający chińską gospodarkę, w zasadzie przez cały 2022 rok naprawdę kiepsko się trzymał. Ostatnio zaliczył nawet odczyty najgorsze od czasu załamania na początku pandemii koronawirusa. Interpretacja PMI jest dość prosta. Powyżej 50 to dobrze, poniżej 50 to źle. Jednak niezmiennie, nawet 49 jest lepsze od 46, pomimo że to wciąż słabe odczyty. Chińska gospodarka naprawdę mocno ucierpiała na koronawirusie, a zwłaszcza ucierpiała na przeciągających się lockdownach, które trwały tak naprawdę aż do końca 2022 roku. Gospodarka cierpiała, a PMI również spadały, odzwierciedlając tą gospodarkę, która cierpi i która ma cierpieć w przyszłości. No ale od końca 2022 roku lockdownów, twardych lockdownów koronawirusowych w Chinach już nie ma. I efekty tego są już widoczne w danych gospodarczych, które zostały podane za grudzień 2022. Wzrost sprzedaży detalicznej szacowano na minus 8,5% rok do roku w porównaniu z grudniem 2021. Tymczasem ten spadek wyniósł zaledwie 1,8%. Wzrost produkcji przemysłowej szacowany był na plus 0,2% w porównaniu z grudniem 2021, a tymczasem wyniósł plus 1,3%. To pierwsze oznaki tego, że chińska gospodarka wraca do żywych, a poznoszone lockdowny są w stanie odpalić w Chińczykach pełną parę do zakupów. Zwłaszcza, że rzeczywistość gospodarcza u pana Chińczyka jest dziś zupełnie inna niż w krajach zachodnich. Gospodarstwa domowe zakumulowały rekordowe ilości gotówki na rachunkach, a dodatkowo nie są wcale uciskane przez wzrosty stóp procentowych, bo te
są najniższe od 2016 roku. Jeśli Chińczyk wygłodniały konsumpcji ruszy na zakupy, no to chińska gospodarka ma szansę naprawdę ruszyć z kopyta. A do tej pory to nie była dobra sytuacja dla amerykańskiego sektora energetycznego. Dlatego jeśli dzisiaj miałbym powiedzieć, w co na pewno nie inwestować i w co na pewno nie chcę inwestować ja w 2023 roku, to na ten moment gospodarczy byłby to właśnie amerykański sektor energetyczny. Te statystyki oczywiście nijak mają się do polskiego sektora energetycznego, bo ten nawet w idealnie sprzyjających okolicznościach i w świetnych warunkach rosnącej inflacji, rosnących cen energii, nie był w stanie w 2022 wygenerować sensownych i zadowalających stóp zwrotu dla inwestora. No ale to już jest pokłosie udziału i kontroli Skarbu Państwa nad tymi konkretnie spółkami, a to już jest temat na zupełnie inny odcinek. A jeśli ten odcinek Ci się podobał, no to nie zapomnij dać łapkę w górę, kliknąć ikonkę dzwonka i kliknąć guzik subskrybuj. Dzięki temu Ty dostajesz informacje o wszystkich innych, kolejnych odcinkach na bieżąco, a ja informacje, że te odcinki i te materiały Ci się podobają. Daj mi też znać w komentarzu, w jakie sektory albo w jakie spółki Ty sądzisz, że nie należy teraz inwestować w 2023. Cały czas gadamy o tym, w co warto zainwestować, no to pogadajmy o tym, w co nie warto zainwestować. To również jest wartościowa informacja. Na sam koniec chciałem też zaprosić Cię do naszej wersji premium DNA Rynków, gdzie o wiele więcej analiz konkretnych spółek z Polski, zagranicy, sektorów gospodarki możesz znaleźć, przeczytać i wykorzystać do swoich własnych decyzji inwestycyjnych. Spotykamy się też regularnie co 2 tygodnie na specjalnych webinarach, strategiczne poniedziałki, gdzie dyskutujemy o ogólnej sytuacji na świecie i mówimy, czego według nas można się spodziewać w najbliższej przyszłości. Mamy specjalną grupę komunikacyjną zamkniętą, gdzie tak naprawdę komentujemy rynek codziennie i codziennie informujemy o tym, co może wydarzyć się ciekawego. Pokazuję też swoje własne 2 prywatne portfele inwestycyjne prowadzone na własnych oszczędnościach. Są tam tylko realne transakcje, nie ma żadnych wpisów, jedynie do Excela. Jest to portfel długoterminowy i krótkoterminowy, także każdy znajdzie coś dla siebie. Coś dla siebie znalazło już prawie 500 inwestorów, którzy korzystają z tego na co dzień, no i są bardzo zadowoleni. Więc jeśli chcesz być wśród nich i dołączyć do nich, to tutaj dokładnie znajduje się link, który znajdziesz też w opisie tego filmu, gdzie wystarczy wejść, kliknąć, wszystko doczytać, no i podjąć, mam nadzieję, dobrą decyzję. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.